żywność specjalnego medycznego przeznaczenia. Ta nazwa być może brzmi tajemniczo, ale już hasło NutriDrink pewnie większość z Was kojarzy. A warto zaznaczyć, że tak jak każdy NutriDrink jest żywnością specjalnego medycznego przeznaczenia, tak nie każda żywność specjalnego medycznego przeznaczenia jest już NutriDrinkiem. Bo z NutriDrinkami jest jak z Adidasami. Adidasy to nazwa własna butów sportowych konkretnej marki, ale też umowna nazwa butów sportowych w ogóle. Z NutriDrinkami jest dokładnie tak samo. To produkt konkretnej firmy, ale i umowna nazwa żywności specjalnego medycznego przeznaczenia w ogóle. Posłuchaj do końca i dowiedz się, dlaczego warto wiedzieć więcej na temat tych produktów. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego to grupa produktów, które wspomagają proces leczenia bądź też pomagają w utrzymywaniu lub poprawie odpowiedniego stanu odżywienia. To żywność, która została stworzona dla osób, które nie są w stanie dostarczyć sobie wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach przy pomocy zwykłych produktów spożywczych, czyli domowych posiłków. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego występuje pod kilkoma nazwami i skrótami. Wspominałam o potocznej nazwie NutriDrink. Ta jednak może być myląca, gdyż mówiąc w aptece poproszę jakiegoś NutriDrinka, farmaceuta często skupia się na produktach konkretnej marki, zawężając tym samym dość mocno asortyment produktów, które są dostępne w aptece. Lepiej więc posługiwać się bardziej ogólnymi zwrotami lub skrótami. A te produkty dość często określa się skrótem ONS, od angielskiej nazwy Oral Nutritional Supplements, lub po polsku doustne suplementy pokarmowe, DSP. Angielski skrót ONS, mam wrażenie, jest chyba powszechniejszy i znacznie częściej wykorzystywany i tak też jest tutaj na moim kanale. Przyznam, że sama wolę skrót ONS i używam go na co dzień w rozmowach z pacjentami. ONS-y możemy kupić w różnych postaciach. Występują w formie gęstego płynu, czyli najpopularniejszych chyba tak zwanych jogurcików, oraz w formie granulatu czy proszku do rozpuszczenia w wodzie, mleku, kawie czy w innych płynach. Produkty te występują też w wielu smakach. Są słodkie, owocowe, czekoladowe, kawowe, naturalne lub wytrawne, na przykład pod postacią zup, zupy koperkowej czy pomidorowej. Ich działanie również może być różne. Zazwyczaj stosuje się je ze względu na ich właściwości wzmacniające i odbudowujące organizm. I z tego też powodu warto je stosować w chorobie lub w czasie rekonwalescencji. ONS-y dostarczają bowiem energii do życia, do wykonywania codziennych czynności czy aktywności fizycznej. Wspomagają utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia, zapewniają też odpowiednią pracę układu odpornościowego oraz układu nerwowego, w tym mózgu. Krótko mówiąc, wpływają na zachowanie odpowiedniej, wysokiej jakości życia, ale nie tylko. ONS-y występują bowiem w bardzo wielu wariantach, które dla porządku, na potrzeby tego nagrania, podzieliłam na 5 grup. Pierwsza grupa. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego standardowa. Te preparaty dostarczają białek, tłuszczów, węglowodanów, składników mineralnych i witamin w odpowiednich fizjologicznych ilościach. Dlatego też preparaty te mogą całkowicie zastąpić codzienną dietę, o ile zachodzi taka konieczność. Wtedy też, w zależności od zapotrzebowania, powinniśmy wypić od 5 do 7 butelek ONS-ów każdego dnia. Druga grupa to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, celowo pozbawiona jakiegoś składnika. Te produkty mają ogromne znaczenie w bilansowaniu diety w sytuacji różnych nietolerancji lub alergii pokarmowych. Mamy więc produkty bez glutenu, bez laktozy czy na przykład bez cukru dla cukrzyków. Te produkty nie zastąpią nam jednak całkowicie diety, ale mogą ją bardzo skutecznie wzbogacać. Trzecia grupa to ONS-y zawierające dodatek lub większe ilości konkretnych składników. I tu mamy kilka przykładów. Pierwszy przykład – białko. Podstawowy składnik budulcowy naszego organizmu, na który to składnik rośnie zapotrzebowanie w czasie, między innymi, choroby nowotworowej. Drugi przykład – kwasy omega-3.
szczególnie pomocne w czasie zwiększonego ryzyka niedożywienia. Kolejny przykład – arginina, czyli aminokwas wspomagający proces gojenia ran, ważny między innymi w okresie okołooperacyjnym. Czwarty przykładowy składnik to błonnik, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie jelit. Produkty z jego zwiększoną zawartością są zalecane dla osób cierpiących na zaburzoną pracę jelit. Te produkty również nie mogą zastąpić całkowicie diety. Możemy je jednak stosować jako dodatek do normalnych posiłków. Czwarta grupa ONS-ów to produkty jednoskładnikowe. Zazwyczaj jest to po prostu czyste białko lub nawet tylko jeden budujący je aminokwas, taki jak na przykład glutamina. Aminokwas ważny u osób z rozległymi oparzeniami czy po ciężkich, rozległych urazach. Ale są też wysokoenergetyczne produkty składające się tylko z maltodekstryny, łatwo przyswajalnego źródła energii lub kwasów tłuszczowych. Te produkty oczywiście są niekompletne pod względem odżywczym i w żadnym wypadku nie powinny zastępować całkowicie diety. Ostatnią grupą jest żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, która sama w sobie nie ma jakiejś szczególnej wartości odżywczej, ale pełni różne funkcje. Dla przykładu posiada właściwości zagęszczające. Do takich produktów należy na przykład proszek na bazie gumy ksantanowej, służący do zagęszczania potraw. Bardzo pomocny w diecie osób z dysfagią, czyli zaburzeniami połykania. Dzięki dodatkowi tego produktu do posiłków możemy dostosować jego konsystencję do potrzeb pacjenta. W zależności od ilości dodania proszku, na przykład z soku owocowego, możemy zrobić nieco gęstszy syrop, krem lub budyń do jedzenia łyżeczką. Wiemy już, jak wiele rodzajów żywności specjalnego przeznaczenia medycznego można dostać w aptekach. Zatem kiedy warto sięgnąć po te produkty? Wymieniając rodzaje ONS-ów, wspomniałam o kilku grupach osób, którym produkty te mogą pomóc w prawidłowym komponowaniu posiłków i tym samym zapewnić lepsze samopoczucie. Podsumujmy zatem, kto powinien wziąć pod uwagę zakup ONS-ów? Sięgnij po żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, kiedy nie możesz dostarczyć odpowiedniej ilości białek, tłuszczów, węglowodanów, składników mineralnych czy witamin wraz z normalnymi posiłkami i przez to tracisz masę ciała. Kiedy nie masz apetytu, masz trudności z gryzieniem, połykaniem, trawieniem posiłków, kiedy przygotowujesz się do operacji lub jesteś tuż po zabiegu chirurgicznym, kiedy jesteś w trakcie długotrwałej hospitalizacji ze względu na chorobę nowotworową, chorobę układu pokarmowego czy sercowo-naczyniowego, w trakcie rehabilitacji, na przykład po wypadku, czy w czasie rekonwalescencji po różnych chorobach, na przykład po udarze. Kiedy ze względu na stosowaną dietę eliminacyjną masz problem z dostarczeniem wszystkich składników odżywczych. To także ważny dodatek do diety osób starszych, mających problemy z gryzieniem, trawieniem czy brak chęci do szykowania posiłków tylko dla siebie. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego jest dobrym wyborem dla każdego potrzebującego wsparcia żywieniowego. Pamiętaj, że produkty te można spożywać samodzielnie, popijając wprost z butelki, ale i stosować jako dodatek do posiłków. Jako bazę do budyniu, koktajlu, kisielu, dodatek do owsianki, kawy czy innych dań. Pamiętaj, że ONS-y to nie są suplementy diety. To dwie zupełnie różne grupy produktów regulowane odrębnymi przepisami. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego to preparaty odżywcze mające ściśle określony skład i jakościowy, i ilościowy. Działanie wszystkich składników występujących w tych produktach jest potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Te produkty mogą częściowo lub całkowicie zastąpić codzienne posiłki. Suplementy diety z kolei to produkty, które mają na celu jedynie uzupełnić nasze posiłki o brakujący składnik. Suplementy nigdy nie powinny zastępować całkowicie naszej diety, co zresztą zawsze jest wyraźnie zaznaczone na etykietach wszystkich suplementów. Wiesz już, jak bogaty asortyment ONS-u można kupić w aptekach. Wiesz także, kiedy warto sięgać po te produkty. Zatem skąd biorą się wątpliwości dotyczące ONS-ów? Obawy często dotyczą skutków ubocznych mogących pojawić się w trakcie stosowania ONS-ów. Są to takie objawy jak nadmierna fermentacja w jelitach, przelewanie w brzuchu, biegunki. Mogą się one pojawić, jednak zazwyczaj dzieje się tak ze względu na niewłaściwe ich stosowanie, czyli bardzo szybkie wypicie prosto z butelki. Pamiętaj, że ONS-y pijemy bardzo powoli.
najlepiej rozłożyć całodzienną porcję na mniejsze porcje i wypijać je w ciągu dnia lub włączać do innych posiłków, np. pół opakowania do porannej owsianki, kilka łyżek do kawy, trochę do twarożku lub zagęszczenia zupy. Jeśli mimo to objawy nie ustępują, porozmawiaj ze swoim dietetykiem lub lekarzem na temat wyboru innego produktu. Już wiesz z pierwszej części filmu, że występuje ich bardzo wiele i jest więc w czym wybierać. Druga wątpliwość to bardzo krzywdzący mit dotyczący tego, że te produkty są sztuczne i to sama chemia. Skład standardowego ONS-u jest faktycznie bardzo długi, co jednak nie powinno dziwić, gdyż produkt ten dostarcza bardzo wielu składników odżywczych, mineralnych i witamin. Jednak patrząc na etykietę, widzę wyłącznie naturalne produkty. Są tam białka mleka, witaminy, składniki mineralne, oleje czy emulgatory. Nie ma tam niczego, co wzbudzałoby mój niepokój. Nie ma konserwantów, sztucznych barwników, wzmacniaczy smaku czy innych niepotrzebnych i mogących budzić obawy dodatków. O tym, że producenci dodają do swoich produktów tylko niezbędne składniki, mogą świadczyć chociażby etykiety ONS-ów jednoskładnikowych, o których wspominałam we wcześniejszej części filmu. ONS-y z glutaminą, z kwasami tłuszczowymi czy maltodekstryną mają dosłownie jednoskładnikowe etykiety. Najczęstszą kontrowersję budzi jednak, mam wrażenie, dodatek cukru. W niektórych preparatach są to nawet 3 łyżeczki w porcji. Ale, co koniecznie trzeba tu podkreślić, są to przecież preparaty stosowane zazwyczaj w przypadku osób niedożywionych. Jasne jest, że cukier nie jest niezbędny w naszej diecie i w sytuacji idealnej nie powinno być go w naszej diecie, niezależnie od aktualnego stanu zdrowia. Ale stan choroby nie jest sytuacją idealną. W momencie, gdy mówimy o wspomaganiu żywieniowym osoby niedożywionej, nie mającej apetytu czy chudnącej z dnia na dzień, ten dodatek cukru absolutnie nie powinien budzić naszych najmniejszych nawet obaw. Powiedziałabym, że jest on wręcz wskazany, ponieważ dodaje energii i przyspiesza przyrost masy ciała, a co za tym idzie, przyspiesza zdrowienie. Czy damy radę zahamować niedożywienie bez ONS-u? Tak, oczywiście. Przy odpowiednim zbilansowaniu i bardzo mocnym urozmaiceniu diety oraz przy założeniu, że pacjent będzie zjadał wszystkie posiłki do końca, da się oczywiście zahamować niedożywienie bez ONS-u. Natomiast warto podkreślić, że w czasie choroby mamy zwiększone zapotrzebowanie na poszczególne składniki, np. na białko czy kwasy tłuszczowe omega-3, albo pojedyncze aminokwasy, w zależności od konkretnej sytuacji. I dodatkowo, biorąc też pod uwagę często występujące objawy uboczne, takie jak brak apetytu, nudności, wymioty, nadwrażliwość na smaki i zapachy, jest bardzo duże ryzyko, że może być problem ze spożyciem tych posiłków do końca. Co będzie oczywiście rodziło całkowicie zrozumiałą frustrację zarówno u osoby chorej, jak i u jej opiekuna. Dla przykładu, ONS normobiałkowy zawiera około 12 g białka. To ilość białka, jaką mamy na przykład w 2 jajkach, w jednym opakowaniu skyru, czy w 50 g piersi kurczaka. Wydawać by się mogło, że to prosta zamiana i nie są to tak ogromne ilości jedzenia. Jednak poza białkiem w tym preparacie mamy też 300 kilokalorii, mnóstwo witamin i składników mineralnych, których w tych 2 jajkach czy w małym kawałku piersi kurczaka nie ma. A biorąc pod lupę bardziej specjalistyczne produkty, możemy mieć też tam jeszcze dodatkową porcję argininy, kwasów omega-3 czy innych składników, których dostarczenie z dietą już nie będzie aż tak proste. Są oczywiście nowotwory, w których nie ma bardzo pilnej potrzeby stosowania ONS-ów. Jest to na przykład rak piersi, rak jajników czy rak prostaty. Ale w przypadku raka trzustki, raka okolic szyi i głowy, nowotworów zagrożonych niedożywieniem, naprawdę warto zastanowić się nad jak najszybszym włączeniem ONS-ów do diety. Wybór tych produktów jest ogromny, zarówno jeśli mówimy o formie podania, proszek lub płyn, jak i o smaku czy składzie. Nie zamykaj się więc na te produkty. To naprawdę ogromne ułatwienie i co ważne, oszczędność czasu. Skonsultuj z lekarzem oraz dietetykiem zasadność ich stosowania i jak najszybciej włącz je do swojej diety. Dziękuję za oglądanie do końca. Jeśli masz pytanie, zadaj je w komentarzu. A jeśli znasz kogoś, komu może się ta wiedza przydać, prześlij ten film dalej.
powinniśmy wypić od 5 do 7 butelek. O-o. Co się stało? Specjalnego medycznego. O, świetnie. No, zacięłam się. Nie, to ja nawet inaczej musiałabym. Zaraz, chwila. Coś jeszcze miałam powtórzyć.